Nie było łatwo, ale w końcu się udało. Po wielu miesiącach poszukiwań nieustraszony aktyw dziennikarski stacji TVN znalazł w Polsce nazistów. W biały dzień, w środku lasu, gdzieś w okolicach Wodzisławia Śląskiego zorganizowali urodziny Adolfa Hitlera. Były flagi, race, hajle, a nawet tort ze swastyką ułożoną z ciastek. Kilkuosobowy tłum nazistów odśpiewał też dla niepoznaki pieśni w języku niemieckim. Żadna wiewiórka nie złożyła doniesienia do prokuratury. Żaden borsuk nie powiadomił policji. Wszystkie zwierzęta są zastraszone. Nie od dziś przecież wiadomo, że w kaczystowskiej Polsce istnieje przyzwolenie na propagowanie nazizmu. W epoce tuskowskiej walczono z nim skutecznie, zamieniając swastyki w symbole szczęścia. W reżimie Kaczyńskiego naziści tkwią w głębokim podziemiu, ale to tylko tak dla niepoznaki, bo każdy wie, że w swoich domach zupełnie legalnie hajlują w łazience przed lustrem. Dlatego każdy polski demokrata staje dziś do walki z odradzającym się w polskich lasach nazizmem. Niestety, niektórzy towarzysze w ferworze walki klasowej dopuszczają się odstępstw od przyjętej doktryny. Oto towarzyszka Lubnauer dopatruje się przyczyn nie tylko w rządach Kaczora dyktatora, ale również w braku historii w szkołach. Mamy sytuację, w której młodzi ludzie, nie pamiętając jak to było, nie wynosząc tego ze szkoły, propagują treści faszystowskie. Być może warto pomyśleć o tym, żeby we wszystkich polskich szkołach odbyły się lekcje, których się przypomni, jakie były skutki faszyzmu. Na takie pomysły nie może być jednak zgody. Nie po to partia usuwała historię ze szkół, by teraz było jej więcej. Historię przecież z powodzeniem mogą zastąpić zajęcia z tolerancji i LGBT. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.